rzeczywiście damy radę to zrobić, tak jak można przeczytać w tych artykułach. No prawie 2 minuty minęły, myślę, że będziemy już rozpoczynać tak oficjalnie, także jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, ja nazywam się Piotr Langowski i mam niezwykłą przyjemność poprowadzić pierwszą w tym roku akademię, pierwsze w tym roku webinarium z cyklu Akademia Profesjonalistów Gazuno. Akademia Profesjonalistów Gazuno to cykl webinarów, gdzie naprzemiennie raz mierzymy się z tematem takim, jakim dzisiaj jest, zapraszamy do tego eksperta, a w kolejnym webinarium opowiadamy trochę o technologii i o rozwiązaniach i podejściu do rynku, jakie prezentuje Gazuno. Myślę, że Gazuno najbardziej znane jest z gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, dlatego tak zależy nam na tym, żeby sytuacja, w jakiej się znajdujemy, sytuacja gazowa była jak najbardziej rzetelnie przedstawiona, zaprezentowana, żebyśmy decyzje, które podejmujemy, podejmowali w oparciu o fakty, a nie w oparciu o pewnego rodzaju mity. Dzisiaj naszym ekspertem jest Mariusz Marszałkowski, ekspert w dziedzinie energetyki, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa, redaktor naczelny serwisu polon.pl. Dzień dobry, witaj Mariuszu. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzień dobry, jeszcze tak tytułem organizacyjnym, w trakcie naszego webinaru, jeszcze nie wiem jakie pytanie zadamy, bo to będzie wynikało z tego, jakie takie fakty nam nasz ekspert przedstawi, natomiast na końcu webinarium zadamy pytanie, oczywiście dla 3 pierwszych osób, które najszybciej udzielą poprawnej odpowiedzi, przewidziane są nagrody niespodzianki. Poza tym zachęcam do zadawania pytań na czacie, my z tymi najczęściej powtarzającymi się pytaniami bądź najciekawszym pytaniem, jednym lub dwoma, postaramy się zmierzyć na końcu tego webinarium. Natomiast wszystkie pytania nie pozostaną bez odpowiedzi, na wszystkie pytania odpowiemy, natomiast odpowiemy na nie przysyłając link do tego wydarzenia razem z pytaniami i razem z odpowiedziami. Dwa słowa jeszcze o Gazuno, bo powiedziałem już, że najbardziej jesteśmy słynni z gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, ale generalnie już teraz można powiedzieć, że jesteśmy znani, coraz bardziej znani szeroko pojętym zagadnieniu pomp ciepła, natomiast nasze podejście do pompy ciepła jest troszkę szersze być może niż innych uczestników rynku, ponieważ dla nas pompa ciepła jest bardzo istotna, jest sercem całego układu, natomiast patrzymy na to nieco szerzej, ponieważ naszym głównym celem jest zapewnienie tego, żeby urządzenia były maksymalnie efektywne oraz bezpieczne w naszych warunkach klimatycznych. A to wymaga umieszczenia je w odpowiednim otoczeniu i to wymaga odpowiedniego zorganizowania pracy tymże urządzeniem. Ale dzisiaj skupimy się na gazie. Mariusz, powoli będę przekazywał Ci głos. Temat naszego webinarium to jest koniec ery gazu. Bardzo Cię proszę, zmierz się z tym pytaniem, jak wygląda nasza sytuacja w tym zagadnieniu. Proszę bardzo, mikrofon i słuchacze są Twoi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Piotrze. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Witam Państwa serdecznie, witam wszystkich zebranych, witam wszystkich widzów. Dziękuję serdecznie Piotrowi, dziękuję całemu Gazuno za zaproszenie mnie do roli współprowadzącego ten webinar, w którym będziemy rozmawiać o ważnej kwestii dotyczącej nie tylko transformacji energetycznej i samego jakby zmiany tego paradygmatu energetycznego, o którym od wielu miesięcy, czy nawet już lat mówimy, ale także ważne z perspektywy zwykłych ludzi, zwykłego Kowalskiego, bo to pamiętajmy jest też wymiar nie tylko taki, czy mamy prąd w gniazdku i z czego on pochodzi, ale także czym i w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Żeby jakby wprowadzić Państwa do tej dyskusji, do tego zagadnienia, trzeba najpierw zestawić fakty, bo to, co Piotr powiedział, jest bardzo ważne, to znaczy mamy sytuację, w której coraz więcej, z różnych względów, głównie pauperyzacji mediów, mamy sytuację, w której klikalne tytuły się sprzedają najbardziej, a klikalne tytuły muszą być nacechowane dużą dawką emocji, a najlepiej, jeżeli jeszcze są to do tego emocje negatywne, więc tutaj się śmialiśmy przed webinarem, że ten tytuł też odpowiada idealnie zapotrzebowaniu, bo coraz więcej jest takiego trochę przeemocjonowania w mediach, a to przeemocjonowanie trzeba w jakiś sposób równoważyć choćby właśnie takimi spotkaniami jak dziś, czyli
musimy po prostu przejrzeć, jak jest stan faktyczny, jak było, jak jest, jak może być w przyszłości. I dlatego zapraszam serdecznie Państwa do tej podróży przez świat energetyki, przez świat gazu, w trochę innym wymiarze, trochę bardziej analitycznym, bo ja się zajmuję na co dzień analityką, głównie energetyczną, więc trochę od tej strony będę starał się to przedstawić. Nie wiem, czy widać prezentację, bo powiem szczerze, możecie, czy widać prezentację, którą uruchomiłem, czy nie widać jej? Widać, dobrze, super. Więc zaczynając od pierwszej rzeczy, musimy sobie podzielić kwestię jakby samego, jak będziemy to analizować. To znaczy musimy to przeanalizować w dwojaki sposób. To znaczy pierwszy to kwestia sytuacji na rynku gazu przed pandemią i dlaczego takie coś wybrałem? Dlatego, że do 2019 roku mieliśmy względnie normalną sytuację na rynku i gospodarczym, i geopolitycznym w Europie i no, na świecie zawsze było różnie, ale jeżeli chodzi o Europę, mieliśmy dosyć konstant i w takim środowisku gospodarczym, w którym nie było problemów dużej takiej natury geopolitycznej, mieliśmy normalny taki wymiar gospodarczy funkcjonowania Europy. Pandemia była pierwszym takim czarnym łabędziem, jak to się mówi czasami w rynku giełdowym, który zmienił zasady gry i zmienił w sposób negatywny, czyli mieliśmy sytuację, w której rynek gazu, czy w ogóle rynek gospodarczy znacznie się zmienił. No i tu, jeżeli chodzi o tą sytuację w Europie przed pandemią, to mieliśmy dosyć stabilną sytuację. Mieliśmy, tutaj Państwo widzą dane, czyli zużycie gazu na poziomie prawie 500 miliardów metrów sześciennych. Oczywiście to trzeba brać pod uwagę, że zużycie gazu rokrocznie waha się i to w dosyć znacznym stopniu, dlatego że jest zależne choćby od kwestii temperatury, którą mamy w zimie, od zim, które mieliśmy. W 2019 zima akurat była dosyć sroga, więc to zużycie gazu było wyższe, ale też mieliśmy, też zużycie gazu jest zależne od sytuacji gospodarczej. Im lepsza sytuacja, koniunktura gospodarcza, tym wyższe zużycie gazu. Czyli można powiedzieć, że w świecie przedpandemicznym, jeżeli mieliśmy wysokie zużycie gazu, to były to głównie dwa czynniki. Pierwszy to zimy, drugi to sytuacja gospodarcza. Jeżeli sytuacja gospodarcza była gorsza, zużycie gazu spadało. I tutaj też możemy to zauważyć na tym wykresie, niebieska linia, czyli natural gas. I widzimy okres 2010-2014-2015, to był okres, w którym przypadała recesja gospodarcza w Europie i to zużycie gazu mieliśmy niższe. Potem zaczęło ono rosnąć, zaczęło iść do góry i mamy pandemię, niewielki spadek, co prawda w 2020, tutaj dane kończą się na 2020 roku, ale później zobaczymy, jak to wyglądało dalej. Udział gazu w konsumpcji energii to około 1/4 i był właściwie drugim surowcem kopalnym, czy drugim surowcem jako takim, który wykorzystywaliśmy do wytwarzania energii. I mówimy tutaj o energii wykorzystywanej zarówno w elektroenergetyce, czyli tą energię, nazwijmy to, prąd, energia elektryczna, ale także w kontekście na przykład transportu i dlatego tutaj ropa jest wyżej, bo mamy tutaj udział transportu w tej energii. Największym dostawcą gazu do Europy była ówcześnie Rosja i to jest 192 miliardy metrów sześciennych gazu i to był dosyć stały wolumen dostaw gazu. On się wahał od 170 do nawet 200 miliardów metrów sześciennych gazu. Tutaj, jeżeli mówimy o Europie, to głównie mówimy o Unii Europejskiej, to też jest ważne podkreślenie, bo jakby do samej Europy Rosjanie trochę inne stosowali zasady dostaw, czy liczenia dostaw Europy. Oni nie traktowali na przykład jako Europy
państw bałtyckich, nie traktowali Finlandii jako Europę, traktowali ją jako tak zwaną bliską zagranicę, traktowali jako Europę natomiast Turcję, która w Unii Europejskiej nie jest. Największym konsumentem gazów wtedy przed pandemią były Niemcy, 92 miliardy metrów sześciennych gazu, tak żeby państwu porównać czy uzmysłowić, jak to na przykład kształtuje się w stosunku do Polski, to Polska w 2019 roku zużywała 19 miliardów metrów sześciennych gazu i ten gaz głównie pochodził z obszaru rosyjskiego, jako Rosji. LNG odpowiadał za około 22% udziałów, czyli gaz skroplony, który przybywa do Europy na pokładach metanowców, stanowi 22% udziału. Tutaj na kolejnym slajdzie mają Państwo zużycie gazu, jak wyglądało zużycie gazu w Europie. I tutaj mamy te Niemcy, tutaj jest i Europa jako całość, czyli nie ma podziału na Wielką Brytanię, na Unię Europejską, chociaż jeszcze to był czas przedbrexitowy, więc mamy Wielką Brytanię, Włochy. Widzimy ten poziom. Polska tutaj 19-21, tu jest 21 miliardów, natomiast trzeba, tu jakby różnica jest taka, że w tych niektórych danych wykorzystuje się dane dotyczące również gazu zazotowanego, czyli tego gazu, który na przykład w Polsce w głównej mierze wydobywa się na obszarze Wielkopolski. Natomiast w niektórych danych wykorzystuje się, na przykład gaz system wykorzystuje dane tylko gazu wysokometanowego, czyli tego gazu, który w głównej mierze importujemy z zagranicy. Jeżeli chodzi o udział importu gazu do Europy, to tak jak wspomniałem wcześniej, głównym kierunkiem importu była Rosja i tutaj około 40% gazu trafiało do naszego kontynentu, na nasz kontynent z tego kierunku. Druga była Norwegia i tutaj też ważne podkreślenia. Rosja w tamtym czasie znacznie zwiększała swój udział gazu. W 19 to było około 38%, natomiast ten udział znacznie rósł w kolejnych latach, to nawet 45% jeszcze chwilę przed wybuchem wojny. Norwegii zaś w ostatnich latach udział gazu spadał. To wynikało choćby ze względu na to, że zasoby gazu w Norwegii, te wydobywalne, były ograniczane, znaczy nie inwestowano aż w tak dużych kwot i generalnie spodziewano się, że gaz rosyjski wyprze w dużym stopniu gaz norweski ze względu na koszty wydobycia, koszty transportu. I tutaj gaz rosyjski był uznawany za bardziej pożądany, szczególnie, że pamiętajmy, że jeżeli chodzi o gaz, o tego głównego odbiorcę gazu z Norwegii i Rosji, to był tożsamy odbiorca, czyli Niemcy. Niemcy głównie z racji połączenia choćby gazociągiem Europipe 2 mają połączenie i z Norwegią, a za pomocą gazociągów Nord Stream 1, wtedy jeszcze Nord Stream 1 tylko i wyłącznie, mieli połączenie bezpośrednie gazowe z Rosją, więc jakby tutaj ci dwaj główni producenci gazu konkurowali na tym głównym rynku europejskim, czyli rynku niemieckim. Pozostali uczestnicy rynku to jest Algeria, która również dostarczała czy dostarcza gaz do Europy za pomocą gazociągów. Potem mamy Katar, który wtedy był głównym dostawcą gazu skroplonego, czyli gazu LNG do Europy. I tutaj mamy te szlaki dostaw gazu na mapie zaprezentowane. Widzimy od północy połączenia z szelfu norweskiego i też obszaru Morza Północnego, bo część tych instalacji leży też w brytyjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Mamy połączenia rosyjskie, czyli Nord Stream od północy, mamy połączenie gazociągu jamalskiego biegnącego przez terytorium Białorusi, Polski w kierunku Niemiec. Mamy całą magistralę, jedną z największych magistrali gazowych na świecie, czyli gazociągi składające się w magistralę Braterstwo,
Ta magistrala biegnie przez terytorium Ukrainy, ona się rozgałęzia na kilku obszarach, bo część tych magistral biegnie bardziej w kierunku południowym, bałkańskim, część ta główna biegnie w kierunku Słowacji, mamy też połączenie z Polską, właściwie dwa połączenia z Polską, Drozdowicze i Tietierowka, którą również można było sprowadzać gaz z tego wschodniego kierunku. No i mamy dalej gazociąg, dalej na południe mamy gazociąg Turkish Stream i Blue Stream. To są oba gazociągi, które dostarczają gaz, cały czas dostarczają gaz rosyjski do Europy przez terytorium Turcji. Potem mamy gazociąg TANAP i jego połączenie TAP, czyli połączenie z już tą europejską częścią przez Bułgarię i Grecję. Mamy połączenia z Afryką i to są te połączenia, które biegną z Libii głównie do Włoch, Algieria, no i Maroko, które też pośredniczy, znaczy pośredniczyło, bo ze względów geopolitycznych to gazociąg Maghreb został wyłączony tym gazociągiem do Europy, gaz nie dociera ze względu na relacje Algierii z Marokiem. Tam umowa tranzytowa na przesył gazu wygasła w 2021 roku i ta umowa nie została przedłużona. No i ten gaz przez ten kierunek do Europy nie docierał. Tutaj mamy terminale LNG i teraz właściwie jaka jest historia LNG, to znaczy LNG jako gaz skroplony powstaje w wyniku zmrożenia gazu ziemnego w specjalnych instalacjach, terminalach gazyfikacyjnych. W tych terminalach gaz schładzany jest do około minus 170 stopni. Gaz taki w formie schłodzonej zmniejsza swoją objętość około 600-krotnie i staje się w postaci płynnej, czyli można go ładować na metanowce. Te metanowce w transporcie przetransportowują ten gaz do terminali regazyfikacyjnych. Ten gaz w terminalach regazyfikacyjnych jest ogrzewany w specjalnych zbiornikach. Podczas ogrzewania tego gazu jego objętość rośnie, przez co wraca do stanu skupienia gazowego i można go wtłoczać w system gazociągowy. W 2019 roku w Europie funkcjonowało 35 terminali LNG. One głównie były zlokalizowane na zachodzie Europy, Francja, Hiszpania, również Wielka Brytania to państwa, które mają największą ilość operacyjnych terminali LNG, to one w tamtym czasie w głównej mierze sprowadzały gaz z tą drogą. My w Polsce mamy jeden terminal LNG stacjonarny, czyli gazoport w Świnoujściu, który funkcjonuje właściwie od 2016 roku. On jest na początku miał przepustowość roczną na poziomie około 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Teraz jest rozbudowywany do poziomu i właściwie już kończy się ta rozbudowa do poziomu 8,3 miliarda metrów sześciennych gazu. Tak, dla jeszcze przypomnę, zużycie gazu w Polsce na dzisiaj to jest około 16-17 miliardów metrów sześciennych gazu, więc ten 8 miliardów to jest spory udział, jeżeli chodzi o zużycie gazu w Polsce. Import LNG w 2019 roku, jeżeli chodzi o Europę, to 108 miliardów metrów sześciennych gazu i jeżeli chodzi o udział w tym imporcie, to jest około 22%. No i tak jak wspomniałem, największymi odbiorcami gazu w formie skroplonej wtedy była Hiszpania. Hiszpania sama posiadała wtedy 5 terminali LNG, stacjonarnych terminali LNG z dużą przepustowością, plus oczywiście gazociągi z Afryki, z Algierii, które dostarczały ten gaz, więc Hiszpania była dosyć dobrze zdywersyfikowana, Francja, Wielka Brytania to jako kolejne kierunki, Włochy. Widzimy Polskę w
wtedy to było niecałe, około 4 miliardów metrów sześciennych gazu sprowadzaliśmy w formie LNG. Co warte podkreślenia, polski terminal w Świnoujściu od początku był dosyć intensywnie wykorzystywany, to znaczy ten utilization rate, który w Europie wtedy wahał się w granicach 20-30%, w Polsce wynosił, w przypadku terminala Świnoujściu wynosił około 80%, czyli terminal w Europie używały swojej przepustowości na poziomie 20-30% maksymalnych możliwości, a w Polsce to było około 80%. Tutaj, jeżeli chodzi o tą grafikę, to mamy największych producentów LNG, czyli te państwa, które odpowiadały za największy udział w produkcji gazu skroplonego, i widzimy, że jeszcze w 2019 roku ten udział LNG producentów był w głównej mierze za ten wzrost odpowiadał Katar, czy główny udział miał potem Australia, ale pamiętajmy, że Australia to nie na rynek europejski, Australia zaspokaja potrzeby rynku azjatyckiego w LNG, no i mamy graczy wtedy jeszcze niewielkich, czyli Stany Zjednoczone i Rosję, tutaj mówimy też o tych perspektywach rozwoju. Rosjanie bardzo mocno inwestowali w rozwój technologii skraplania LNG, w ogóle w możliwości skraplania LNG. Wynikało to z dwóch kwestii. Pierwszych to własności infrastruktury. To w przypadku Rosji w głównej mierze LNG zajmuje się prywatna firma Nowatek. W Rosji prawo premiuje Gazprom jako państwową spółkę, jeżeli chodzi o kwestię monopolu dostępu do gazociągów. Gazprom jest operatorem systemu gazociągów w Rosji i zgodnie z prawem rosyjskim nie dopuszcza do swojej infrastruktury przesyłowej, eksportowej innych graczy, więc jakby Gazprom jest monopolistą i tylko on może eksportować gaz za pomocą rurociągów, więc Nowatek, który jest prywatny, ma też pokaźne złoża gazu, postanowił zainwestować właśnie w formę skraplania gazu po to, żeby móc sprzedawać swój gaz na świecie z pominięciem infrastruktury przesyłowej, która należy do Gazpromu. Tak jak wspomniałem, w 2019 roku w głównej mierze za import do Europy LNG odpowiadał Katar. Na drugim miejscu była Rosja, właśnie poprzez terminale te arktyczne Jamał LNG, który dostarczał gaz między innymi do Francji, Belgii czy Hiszpanii. Nigeria, Stany Zjednoczone dopiero na czwartym miejscu. Norwegia posiada jeden terminal LNG i ten terminal ma przepustowość około 5,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. No i ten terminal, zresztą może Państwo słyszeli, w 2021 roku doszło do bardzo dużego pożaru w tym terminalu i ten terminal na ponad rok został wyłączony. Także jeżeli mówimy o okresie popandemicznym, to jeszcze poza oczywiście kwestią wojny, to mieliśmy 2021 rok, kilka bardzo zagadkowych wydarzeń, choćby pożar terminalu Freeport w Stanach Zjednoczonych, LNG, też pożar właśnie Hammersfest w Norwegii, no i skokowe wzrosty cen gazu. No i mamy sytuację wojenną, czyli mamy, tak jak wspomniałem, to nie jest, tutaj ten graf nie przedstawia tego, natomiast jeżeli zobaczylibyśmy sobie na ceny gazu w okresie pandemicznym, to ta cena gazu bardzo spadła. Od 2021 roku ona systematycznie rosła. Rosła powoli w wyniku polityki cenowej czy podażowej polityki rosyjskiej. Rosjanie od 2021, mniej więcej od połowy, zaczęli ograniczać dostawy gazu do Europy. Najpierw były to ograniczenie poprzez sprzedaż gazu na giełdzie. Wcześniej można było gaz rosyjski kupować w dwóch formatach. Pierwszy to były umowy długoterminowe i to były umowy, które były
w głównej mierze około 80% dostaw gazu rosyjskiego do Europy odbywało się właśnie w formie kontraktów długoterminowych. Natomiast drugą formą, tą mniejszą, około 20%, była sprzedaż gazu za pomocą giełdy Spimex w Petersburgu. I tam odbiorcy zachodni mogli kupować gaz rosyjski właśnie przy wykorzystaniu giełdy. To się odbywało głównie w okresach jesienno-zimowych, wtedy kiedy trzeba było, nazwijmy to tak kolokwialnie, dosztukować ten gaz, bo na przykład nadchodziły mrozy, były prognozy niskich temperatur, no to wtedy te firmy sprowadzały ten gaz w takiej elastycznej formie jakichś kontraktów takich jednostkowych na giełdzie. Gazprom w połowie 2021 roku ograniczył tę możliwość, zaprzestał sprzedaży swojego gazu przez giełdę, więc pojawiło się taka, no, problem, już wtedy zaczynał pojawiać się problem z tym, że firmy po prostu przestały mieć możliwość elastycznego nabywania gazu, więc a nie chcąc podpisywać długoterminowych kontraktów, które często były po prostu dla nich niekorzystne, no musiały radzić sobie w inny sposób, to powodowało wzrosty cen i tak jak mieliśmy średnią cenę w okresie, powiedzmy, jeszcze przed 2019 rokiem, przed pandemią, to była cena 15-20 euro za megawattogodzinę, to w okresie tym 2021 od sierpnia te ceny już wynosiły w sierpniu około 55, potem wzrastały do około 70-80 euro za megawattogodzinę. Już wtedy to były poziomy bardzo wysokie, nienotowane wcześniej. Zazwyczaj ceny gazu w zimę wzrastały średnio do 40-50 euro, to był normalny poziom, wtedy jeszcze długo przed zimą już osiągnęły poziom ponad 60-70 euro za megawattogodzinę. No i mamy okres wojny, mamy okres, w którym wybuchła wojna i cena właściwie wystrzeliła jeszcze bardziej w okresie wakacyjnym 2022 roku, dlatego że Gazprom, o ile wcześniej przestał sprzedawać swój gaz na giełdzie, ale realizował kontrakty terminowe za pomocą kontraktów długoterminowych i dostaw gazociągami, to najpierw mieliśmy sytuację w kwietniu 2022 roku, czy pod koniec kwietnia 2022 roku, czyli wstrzymanie przesyłu gazu przez gazociąg Jamalski. Gazprom przestał dostarczać gaz do Polski w ramach umowy długoterminowej. Ta umowa miała wygasnąć pod koniec 2022 roku. Gazprom zerwał ją pod koniec kwietnia, te kilka miesięcy wcześniej. Zostaliśmy bez gazu rosyjskiego siłowo. No ale też Gazprom przestał przesyłać gaz dalej do Niemiec tym gazociągiem, tłumacząc to oficjalnie wprowadzeniem sankcji na operatora systemu przesyłowego gazu w Polsce, czy operatora tego odcinka polskiego, czyli Europol Gaz. I Gazprom przestał korzystać z tego gazociągu. Potem oczywiście mieliśmy okres lipiec, sierpień, to były wstrzymanie, znaczy najpierw ograniczenie dostaw gazu gazociągiem Nord Stream. Część z Państwa może pamięta, to był taki oficjalny powodem, był brak serwisu turbin Gazpromu w tłoczni gazu Portowaja. Tam tłumaczono wtedy, że turbiny należące czy wyprodukowane przez niemieckiego Siemensa nie mogą być serwisowane. Potem te turbiny wstrzymała Kanada, nie chciała wysłać do Rosji, potem w końcu te turbiny trafiły do Rosji pod koniec sierpnia, ale mieliśmy potem sytuację kryzysową, 26 września, sytuacja, w której doszło do wybuchów na gazociągach Nord Stream 1, Nord Stream 2. Dwie nitki gazociągu Nord Stream 1 zostały całkowicie zniszczone. Jedna nitka gazociągu Nord Stream 2
ostała, ale to był pik, to był taki moment, w którym ceny gazu sięgnęły no, historycznych rekordów i tutaj mam zaznaczone, widzą Państwo, to jest ten okres jeszcze przed wybuchem na gazociągach Nord Stream, ale już wtedy wstrzymano przesył gazu przez te gazociągi, dlatego że no, oficjalnie doszło do awarii turbiny i Rosjanie zaprzestali przesyłania gazu do Europy. To oczywiście był tylko pretekst, tak? No, bo chodziło o to, żeby przed zimą spowodować, że w Europie zabraknie gazu. Część Państwa może pamięta, była taka też taki filmik, który Gazprom wyemitował, że zima się zbliża, z takim znanym rosyjskim utworem i tam pokazywali, jak miasta zamarzają i no to była taka typowo wojna gazowa, którą Rosjanie wykorzystali gaz już jako narzędzie polityczne, żeby Europę zmiękczyć. No i potem ceny wyskoczyły w górę, 180 euro za megawattogodzinę, tak jak wspomniałem, przed wojną normalny poziom cenowy to było około 20 euro za megawattogodzinę, to tu mamy 180 euro, spowodowało ogromne reperkusje na rynku gazu w Europie. Od tego czasu ceny gazu powoli, ale systematycznie spadają i dzisiaj mamy właściwie poziomy z okresu przedwojennego, czyli 25-50 euro za megawattogodzinę. Jest to jeszcze wyżej niż w tym czasie pokoju i spokoju w Europie, natomiast no jest to znacznie mniej niż te historyczne maksima, które widzą Państwo na tym wykresie. I jeżeli chodzi o import gazu do Europy w 2023 roku, to widzą Państwo tutaj na tej grafice, że jeżeli chodzi o gazociągi, to mamy 160 miliardów metrów sześciennych gazu, które trafia do Europy, ale tutaj też warto zaznaczyć, że to jest no, cała Europa liczona nie jako Unia Europejska. Mamy z Rosji około 7 miliardów metrów sześciennych gazu, główny kierunek gazu z rurociągów to Norwegia, prawie 90 miliardów, Algieria, mamy połączenie nowe z Azerbejdżanem, właściwie dwuletnie, które funkcjonuje, no i oczywiście terminale LNG, także tutaj widzimy tą zmianę. Tak, żeby, jak Państwo pamiętają, pierwszy slajd, Rosja to było prawie 190, prawie 200 miliardów metrów sześciennych gazu, tutaj mamy 27. No i te główne faktory, o których wspomniałem, to spadek zużycia w wyniku pandemii z prawie 500 miliardów do 390 miliardów metrów sześciennych gazu. Inwazja na Ukrainę spowodowała, że w 2022 roku te ceny, to zużycie gazu spadło do 350 miliardów metrów. No i dzisiaj, bo teraz można jeszcze bardziej sobie uświadomić, jaki spadek zużycia gazu, to w 2023 roku zużycie gazu w Europie spadło poniżej 300 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli najświeższe dane mówią o 295 miliardach. No i spadek importu gazu z Rosji, 28 miliardów w 2023 roku i 8% udziału w rynku. No widzimy tutaj, mam 2021 rok to było ponad 45% udziału w rynku, w 2022 roku 21%, no dzisiaj mamy około 8%. Właściwie gaz z Rosji rurociągowy to sprowadzają już tylko wyłącznie państwa bałkańskie, Serbia, Węgry sprowadzają gaz z Rosji, no i takie państwa jak Czechy czy Słowacja, też Austria, które są ze względów śródlądowych ograniczone, infrastrukturalnych ograniczone, jeżeli chodzi o sprowadzanie gazu. Coraz więcej gazu również sprowadzamy za pomocą LNG, coraz mniej z rur ze względu na to, że te główne dostawy były przez Rosję. Tu mamy taki no, odnośnie 2022 roku, to widzimy, jak wyglądały dostawy. Pomarańczowy kolor to dostawy gazu
rurociągowe, ten biały, taki szary kolor to gaz LNG. Widzimy, że przed wojną to jest znaczna przewaga gazu rurociągowego, potem trochę zwiększane wykorzystanie LNG, no i teraz właściwie na dzisiaj no mamy bardzo podobny poziom, wciąż rurociągi, czyli między innymi Norwegia za to odpowiada i państwa afrykańskie i plus Azerbejdżan, ale większość coraz więcej mamy tego gazu właśnie przy wykorzystaniu terminali LNG. Jeżeli chodzi o import LNG w kontrze do importu gazu rosyjskiego, to widzimy tutaj szczególny spadek czy zmiany. Mogą Państwo zobaczyć, że na początku, czyli 18 rok, 200 miliardów, ta niebieska linia to jest gaz rurociągowy z Rosji, a granatowa linia to jest LNG. No i widzimy, jak to się zmieniło w 2022 roku. Tu mamy też prognozy na lata przyszłe, czyli widzimy, że ten udział LNG będzie rósł, a udział rosyjskiego gazu, no tutaj zgodnie z tymi wytycznymi czy polityką, z tymi planami choćby dotyczącymi Repower EU, czyli planami unijnymi o porzuceniu gazu z Rosji, to widzimy tutaj spadki tego importu, ale już dzisiaj te 28 miliardów pokazują, że te prognozy już są nieaktualne, to znaczy szybciej porzucamy rosyjski gaz, szybciej Europa porzuca rosyjski gaz niż tutaj w tych prognozach, natomiast pamiętajmy, 28 miliardów to jest tylko gaz rurociągowy. Około 15 miliardów jeszcze do tego trzeba doliczyć gazu LNG rosyjskiego, czyli o ile gaz rurociągowy spada, to w ostatnich latach zakupy gazu LNG z Rosji wzrosły. No i to jest dosyć ciekawe, bo wprowadzamy embarga na ropę, na paliwa z Rosji, nawet na LPG jako gaz płynny, natomiast cały czas nie wprowadzamy jako Europa sankcji na rosyjskie LNG. No tutaj też polityka swoje duże odgrywa. Tu widzimy, jeżeli chodzi o udział tego gazu rosyjskiego w miksie, w sprowadzaniu, imporcie gazu z różnych kierunków, 2021 rok, no ten kolor granatowy, czyli która odpowiada za Rosję, ogromny, duża część tego gazu z Rosji pochodziła, no i systematyczny spadek do tego dzisiaj widzianego 8%. Tutaj też widzimy, jak rośnie udział gazu LNG. Na dzisiaj to jest około 40%, ponad 40% gazu konsumowanego w Europie pochodzi właśnie z formy tej statkowej, czyli mamy po prostu import tego surowca. On będzie jeszcze bardziej wzrastał, czy w 2024 roku jeszcze zobaczymy większy wzrost, dlatego że w ostatnich, czy w najbliższych miesiącach będą oddawane kolejne terminale LNG i te terminale choćby w Niemczech, i te terminale też będą zwiększały ten procent udziału LNG w gazie w zużyciu europejskim. Tutaj widzą Państwo, jest do 2021 roku, natomiast proszę zwrócić uwagę, jak wygląda właśnie udział tego gazu LNG i jak wyglądają państwa, głównie dostawcy. Wcześniej na przykład jeszcze w 2016-2017 roku nie mieliśmy w ogóle Stanów Zjednoczonych na tym rynku. Dzisiaj Stany Zjednoczone, według najnowszych tych danych, Stany Zjednoczone odpowiadają za ponad 50% dostaw LNG do Europy. Czyli już znacznie wyprzedziły Katar, znacznie wyprzedziły Rosję. No i właściwie dzisiaj to są jakbyśmy mogli powiedzieć, czy ktoś, kto by był złośliwy, powiedziałby, że Europa uzależniła się od amerykańskiego gazu. Ale nie do końca tak jest, dlatego że LNG jest takim paliwem, takim surowcem, czy takim sposobem dostawy surowca, w którym możemy szukać odbiorców z innych państw. No i tutaj, jeżeli chodzi o LNG infrastrukturę, dzisiaj Europa może infrastrukturalnie jest gotowa do przyjmowania ponad 200 miliardów metrów sześciennych gazu w formie skroplonej. W tym roku będziemy mieli kolejne 30 miliardów.
metrów sześciennych dostępu, nowej przepustowości. W Europie działa 57 terminali LNG, z czego 14 to FSRU. FSRU to są terminale pływające, czyli takie, które relatywnie prosto zainstalować. To są statki, głównie tankowce, przerobione do roli takiego właśnie odbiorcy gazu skroplonego, oczywiście z odpowiednią infrastrukturą. W Polsce my planujemy w 2027 roku w Zatoce Gdańskiej postawić drugi gazoport i właśnie ten drugi gazoport będzie w formie jednostki pływającej. Przewagą jednostki pływającej jest to, że w momencie, kiedy na przykład takie zużycie gazu by spadło, czy nie trzeba by było korzystać z tej infrastruktury, można ten statek odcumować, można go przetransportować do miejsca, w którym na przykład ta jednostka byłaby potrzebna. Czyli jest to bardziej elastyczne niż terminal stacjonarny. No i najwięksi dostawcy gazu LNG w 2023 roku to w kolejności USA, tak jak wspomniałem, 50%, Katar około 20%, no i Rosja. Rosja ma, jeżeli chodzi o rynek LNG, około 15%, 12-15% udziału w rynku. Też ważnym elementem, jeżeli często pewnie Państwo słyszeli, czy spotykają się, ważną kwestią jest magazynowanie gazu. I tutaj, jeżeli chodzi o magazynowanie w Europie, w Unii Europejskiej magazyny gazu możemy zmagazynować około 100 miliardów metrów sześciennych gazu. To są te dane, co Państwo widzą, to są najświeższe dane, ile gazu mamy zmagazynowanego. Tutaj to jest w terawattogodzinach. Jeżeli chodzi o procentowo, to na 16 kwietnia 2024 roku w magazynach gazu w Unii Europejskiej jest 61%, czy prawie 62% wypełnienia tych możliwości magazynowych. Czyli jest to dobry poziom. Z reguły w Europie po zimie wypełnienie magazynów sięgało około 40%, 35-40% w zależności od zimy. Tutaj widzimy, sytuacja jest dosyć dobra. W Polsce wypełnienie magazynów to jest około 44%. No i tu ten poziom jest taki, nazwijmy to, nie za wysoki, to znaczy jesteśmy w tej średniej z lat ubiegłych, natomiast no, patrząc na to, co się dzieje za oknem i jakie mamy prognozy na najbliższe dni, to niestety w tym okresie w zeszłym roku już napełnialiśmy magazyny gazu, a my cały czas niestety ten gaz będziemy musieli wyprowadzać. Znaczy tutaj widać, co prawda w tych danych, że jeszcze było drobne wypełnienie, znaczy zapełnienie gazu, tych magazynów, natomiast no, jeżeli temperatura spadnie do tych, które widzimy w prognozach, czyli tych kilku, czy nawet bliżej zera w najbliższych dniach, no to ten gaz z magazynów niestety będzie wypompowywany, no i to trochę komplikuje sytuację przed następnym, kolejnym sezonem grzewczym. Jeżeli chodzi o sytuację w Polsce i co ważne, jeżeli chodzi o taki komentarz dotyczący Polski, Polska relatywnie ma niewielkie magazyny gazu, to znaczy niewielkie w stosunku do zapotrzebowania, bo jeżeli zużywamy 17-20 miliardów metrów sześciennych gazu, to nasze zdolności magazynowe to jest około 3 miliardów metrów sześciennych. Dla porównania, Niemcy, które zużywają około 85-90 miliardów, mogą zmagazynować prawie 30 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli 1/3 gazu w Niemczech może być zmagazynowana w podziemnych magazynach gazu. No my tego komfortu nie mamy. I u nas często jest tak, że już we wrześniu, październiku magazyny są w pełni zapełnione i musimy się posiłkować na przykład magazynami gazu na Ukrainie. No i perspektywy gazu, jakie tu mają Państwo takie szacunki, to są szacunki jeszcze przedwojenne dotyczące zapotrzebowania na gaz. Widzimy, że większość firm energetycznych czy instytucji, które zajmuje się badaniem, przewidywała pewien spadek zużycia gazu w Europie ze względu na postępującą transformację. Widzimy tutaj, że te najbardziej
no Equinor, jeżeli popatrzymy na to fioletowy kolor, Equinor spodziewał się, że zużycie gazu w Europie spadnie do około 230 miliardów metrów sześciennych w 2050 roku. Dla przypomnienia, w zeszłym roku zużyliśmy tego gazu niecałe 300 miliardów metrów sześciennych. Tutaj jeżeli mówimy o redukcji, bo wspomniałem o planie RePowerEU, czyli takim planie Unii Europejskiej dotyczącym ograniczenia zużycia gazu w Europie, który powstał jako odpowiedź na wojnę na Ukrainie, czy inwazję Rosji na Ukrainę, żeby uniezależnić się od gazu pochodzącego z Rosji, to widzimy, że zgodnie z planami zawartymi w tym właśnie planie do 2030 roku zużycie gazu względem roku 2019 miało spaść o około 50%. Tylko tak jak wspomniałem, pamiętajmy, że w zeszłym roku 295 miliardów, ale to jest zależne od wielu czynników, choćby na przykład pogodowych, więc to też trzeba brać pod uwagę, że w zeszłym roku mogło być 295, natomiast w tym roku może być nawet 320, dlatego że na przykład sytuacja gospodarcza w Europie się polepszy. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o takie zużycie gazu w Unii Europejskiej, czy prognozy zużycia gazu, redukcji zużycia gazu w ostatnich latach. Najbardziej to zużycie gazu spadło w Finlandii, na Litwie. Widzimy w Polsce ono również spadło, natomiast nie spadło aż tak jak w innych państwach. To wynika jakby z tego systemu, czyli tego, jak w Polsce zużywamy gaz, a w Polsce zużywamy gaz nie tak jak w Europie, w energetyce czy w elektroenergetyce. Relatywnie mamy niewiele elektrowni gazowych i tam na zachodzie duża część elektrowni gazowych była wyłączana po to, aby zmniejszyć zużycie gazu, a zwiększano na przykład wykorzystanie elektrowni węglowych. To na przykład stało się w Niemczech, czy na przykład elektrowni jądrowych, to widzieliśmy we Francji. Natomiast u nas to zużycie gazu spadło, ale nie tak, ale spadło w głównie w wyniku jakby decyzji gospodarczych, czyli na przykład firmy chemiczne czy huty zmniejszyły produkcję po to, żeby zmniejszyć to zużycie gazu. I tutaj widzimy, jak mamy zużycie gazu, jak jest wykorzystywany gaz w Europie, do jakiego celu, czy w Unii Europejskiej. Głównie wykorzystujemy gaz w Unii Europejskiej do produkcji prądu i ciepła i to jest około 31%. Przemysł i gospodarstwa domowe zużywają około 22-24%. No i mamy oczywiście jeszcze usługi, czyli no, choćby produkcja chleba, no to też to się liczy jako usługi i ten gaz jest istotny. No perspektywa polska i tutaj ważne, bo tak jak Państwo widzieli, perspektywy w Europie są, no, że Europa chce odchodzić od gazu, bo Europa jest relatywnie silnie uzależniona od gazu jako paliwa choćby w elektroenergetyce i tutaj sytuacja jest taka, że tendencja jest, no, spadają, jakby spada to zużycie gazu, natomiast inaczej wygląda w Polsce sytuacja. Inaczej wygląda w Polsce dlatego, że nasz system elektroenergetyczny dzisiaj oparty jest w głównej mierze na węglu i jest to system konwencjonalny, który produkuje energię w sposób stały, stabilny. Natomiast transformacja energetyczna wymaga od nas, zresztą nie tylko transformacja, ale też technologia węglowa, elektrownie węglowe, które są czy były budowane w latach 70., 80., powoduje, że te elektrownie siłą rzeczy już zbliżają się do kresu swoich technicznych możliwości. I tu jak Państwo sprawdzą, zobaczą na ten wykres, to jest wykres przygotowany w planie rozwoju sieci przesyłu gazu ziemnego przez Gaz System, czyli operatora systemu przesyłowego gazu w Polsce. I tutaj widzimy trzy scenariusze jakby zużycia gazu.
ten zielony, umiarkowany, czyli sytuacja gospodarcza w pobliżu recesji, w pobliżu stagnacji, plus mało projektów, czy praktycznie zaniechanie procesu transformacyjnego, tu to zużycie na poziomie 20-22 miliardów metrów sześciennych gazu, scenariusz optymalnego rozwoju, czyli mamy wzrost gospodarczy, plus mamy proces transformacji energetycznej w takim optymalnym stopniu z wykorzystaniem gazu ziemnego, no to tu już widzimy wzrosty w latach 30. na poziomie 27 miliardów metrów sześciennych gazu. No i mamy ten scenariusz takiej dynamicznej transformacji z wykorzystaniem gazu i dużego wzrostu gospodarczego, to tutaj mamy przekraczane wartości 30 miliardów metrów sześciennych. Przypominam, dzisiaj to jest 17-18 miliardów, także jest to sporo. Co ważne podkreślenia, jeżeli chodzi o zużycie tego gazu ziemnego, to tu mamy na tych slajdach kolejnych dwóch, trzech scenariusze zużycia gazu z podziałem na segmenty, czyli odbiorców, przemysł i elektroenergetykę. I widzimy tutaj w tym wariancie umiarkowanym, że zużycie gazu na przykład w celach energetycznych w Polsce jest niewielkie. No to jest około 3 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli mamy kilka elektrowni gazowych, które głównie są elektrowniami CCGT, czyli są to elektrownie też, są to głównie elektrownie przemysłowe, zlokalizowane w zakładach przemysłowych, na przykład Orlen ma takie elektrownie we Włocławku, w fabryce Anwilu Chemiczna, czy w Płocku taką elektrownię gazową i one głównie służą w celach produkcji pary przemysłowej, ale no jakby funkcja ich druga, no to jest produkcja energii, więc jak one pracują na rzecz zakładu, produkując parę, to mogą jednocześnie być włączane w system elektroenergetyczny. To samo mamy w przypadku dużych elektrociepłowni, elektrociepłownia Żerań, choćby w Warszawie, elektrownia gazowa, która produkuje ciepło, ale pracuje w skojarzeniu, czyli również produkuje energię elektryczną. Ale wciąż widzimy, że odbiorcy przemysłowi, odbiorcy indywidualni zużywają główną część gazu i według tego scenariusza ten wzrost miałby być niewielki i raczej nierewolucyjny, czyli dalej by został taki sam schemat. Tutaj już mamy optymalny rozwój, czyli to jest optymalny względem tego, co planują firmy energetyczne. Czyli widzimy, że o ile przemysł i gospodarstwa domowe zachowują podobny poziom zużycia, co we wcześniejszym slajdzie, o tyle znacznie rośnie udział użycia gazu w energetyce, elektroenergetyce i ten scenariusz rzeczywiście jest najbardziej prawdopodobny, dlatego że coraz więcej firm, część firm albo kończy budowę elektrowni gazowych, na przykład elektrownia Dolna Odra, bardzo duży blok, który doda nam około 1,6 miliarda dodatkowego, 1,6 miliarda metrów sześciennych dodatkowego zużycia gazu prawdopodobnie już w przyszłym roku. Więc i kolejne elektrownie również gazowe, różne firmy, choćby Kozienice, elektrownia w Kozienicach, która również prawdopodobnie stanie się gazowa, elektrownia w Rybniku, która ma być gazowa. Tych elektrowni, które mają przejść na gaz, jest co najmniej kilka, które i one mają podnieść to zużycie nam gazu. W tym wariancie optymalnym widzimy, że to jest około 9 miliardów w 2028 roku, z 3 miliardów teraz. No i ten nasycenia, ten najbardziej optymistyczny wariant, to znów widzimy, że odbiorcy indywidualni plus przemysł, podobny poziom i głównie ta energetyka, elektroenergetyka nam podbija to zużycie. Tutaj mamy grafikę, jak wygląda projekcja produkcji energii elektrycznej w podziale na poszczególne paliwa. To jest wykres z polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Pragnę tutaj podkreślić, że ta polityka no, trochę bardzo odbiega od już na wstępie była
często niedoszacowana. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gazowe, to ona jest w miarę aktualna i tu widzimy, jak ma wyglądać wzrost zużycia gazu właśnie w przypadku produkcji energii elektrycznej. I o ile dzisiaj mamy 3, czy w 2022 to było 3,7 miliard terawatogodzin produkcji energii elektrycznej, samej energii, to już w 2025 roku ma to być ponad 9 terawatogodzin. Tak samo elektrociepłownie, które przechodzą na gaz, też również będą dokładały do tego pieca, nazwijmy to. No i potem wzrost w latach 30. ze względu na to, że duża część elektrowni węglowych dzisiaj po prostu będzie musiała zostać w jakiś sposób przekształcona z węglowych na prawdopodobnie na gazowe, bo są jeszcze plany oczywiście użycia modułowych reaktorów, tych małych reaktorów modularnych, czyli SMR-ów, natomiast na dzisiaj to jest pieśń przyszłości. Tą technologią, którą znamy, którą potrafimy zastosować, to są technologie gazowe i one prawdopodobnie będą stanowiły ten główny element transformacyjny. Dlaczego gaz? Dlaczego musimy coś jakoś transformować? Dlatego, że oczywiście my transformujemy się w formie odnawialnych czy w kierunku odnawialnych źródeł energii, natomiast to, co pokazuje praktyka pokazuje to, że odnawialne źródła energii niestety nie zapewniają nam stałego dostępu do energii elektrycznej, do produkcji energii elektrycznej, a system elektroenergetyczny musi mieć stały poziom produkcji energii. I o ile dzisiaj tą cały czas produkują energię, choćby ze względów na sieciowych, tak? No, musimy pamiętać, że musimy mieć odpowiednie natężenie energii, napięcie w liniach i tak dalej, musimy mieć odpowiedni poziom, odpowiednią ilość tej energii, ze względu na to, że mamy stałe zapotrzebowanie, ale mamy też piki wieczorne i poranne zużycia energii elektrycznej, wtedy konieczne jest zwiększanie mocy na przykład źródłami sterowalnymi, no bo jeżeli na przykład mamy godzinę 6, 9, czyli ten szczyt poranny, no to nie zawsze wtedy jeszcze mamy dostęp do odpowiedniej ilości słońca, odpowiedniej ilości energii z fotowoltaiki. No i wtedy co musimy robić? No wtedy musimy zwiększać produkcję w sposób sterowalny, czyli tam, gdzie się da po prostu włączyć jakąś turbinę. Tam, gdzie się nie da tego zrobić, to musimy redukować na przykład zużycie energii. I tu ten jakby system elektroenergetyczny dzisiaj polski jest oparty na węglu, w przyszłości ma ten element tego pracy w podstawie miksu energetycznego ma stanowić energetyka jądrowa, ale wszyscy Państwo zresztą widzą, jak wygląda kwestia inwestycji w energetykę jądrową w Polsce, a ta historia ciągnie się już od wielu lat. No, trzymamy kciuki, żeby w końcu zakończyła się jakimś pozytywnym rozwiązaniem, natomiast będziemy potrzebowali stabilnego źródła wytwarzania energii, które będzie sterowalne, bo niestety drugim problemem odnawialnych źródeł energii, oczywiście to byśmy mogli kolejną dyskusję zrobić, natomiast problem jest z tak zwaną krzywą kaczą, czyli ci, co śledzą na przykład towarową giełdę energii i widzą, jak kształtują się ceny energii elektrycznej, widzą, że na przykład w okresie od godziny 9 do godziny 14 mamy, nawet już pojawiają się ceny ujemne na giełdzie, czyli po prostu mamy taką produkcję energii z fotowoltaiki, z wiatru, że ceny na giełdzie spadają do poziomów minusowych, bo po prostu nie ma co z tą energią zrobić. PSE jako operator musi część źródeł wytwarzania odnawialnych wyłączać siłowo. Muszą być stosowane różne formy DSR-a, czyli zużycia energii na żądanie choćby, czy redukcji zapotrzebowania na energię. No i mamy sytuację, w której wieczorem, kiedy schodzi energetyka słoneczna, nagle pojawia się zapotrzebowanie na szczyt wieczorny, słońca już nie mamy, energię chcemy mieć i ceny na giełdzie rosną do poziomów już niebotycznych. I to jest oczywiście problem dla elektroenergetyki, to jest problem też dla przemysłu, bo nagle musi kupować znacznie droższą energię. No, jak wiemy, no, ekonomia czy gospodarka lubi stabilność, a nie lubi takich wzrostów, spadków i niestety no, to powodują w dużej mierze odnawialne źródła energii i gaz ziemny, czy w ogóle elektrownie sterowalne mają
spowodować to, że ta cena się wypłaszczy, ta produkcja się wypłaszczy energii i będziemy mieli stabilną sytuację w sieci. I tu jeszcze widzą Państwo, jak wygląda kwestia produkcji energii. Koledzy z wysokiego napięcia przygotowali taką grafikę. Widzimy, że ten produkcja z OZE rośnie. I mamy tutaj energetykę na podstawie polityki energetycznej Polski, mamy tutaj od połowy lat 30. energetykę jądrową, no i trzymam kciuki, żeby ona była, natomiast jeżeli jej nie będzie, no to będziemy musieli mieć coś innego. No, coś innego, no to tutaj oczywiście Państwo sami mogą się domyślić, co to może być. No, węgiel brunatny i kamienny na pewno nie, no bo to są już kwestie schyłkowe. Jedynym rozwiązaniem będzie gaz ziemny. Tu to, co wspomniałem wcześniej o elektrowniach gazowych w Polsce, widzimy, jak wygląda, czy to jest oczywiście rok 2020, czyli to zużycie energii, czy produkcja energii elektrycznej to około 10% było w przypadku gazu ziemnego. Tu widzimy plany inwestycyjne różnych spółek, czyli mamy Kozienice, Ostrołęka, pamiętamy tą słynną Ostrołękę, elektrownia Ostrołęka ma być gazowa, w Gdańsku elektrownia gazowa, również przy rafinerii Lotosu, która ma być zasilana gazem ziemnym, elektrownie na Śląsku, Łagisza i Rybnik, Dolna Odra, którą też wspomniałem, no ale to jest już mało, znaczy jest tych elektrowni, które będą przechodziły na gaz, jest więcej, więc tutaj i tu mówimy tylko o dużych elektrowniach, a nie mówimy na przykład o elektrociepłowniach czy małych ciepłowniach miejskich. No i gazyfikacja to jeszcze tak w ramach też takiej ciekawostki, jak wygląda kwestia dostępu do gazów w Polsce, bo generalnie zgodnie ze statystyką czy danymi podawanymi przez PSG, czyli tego dystrybutora gazu do odbiorców indywidualnych, no to mamy takie dane, że gazyfikacji podlega 90% ludności w Polsce, czyli 90% społeczeństwa ma mieć dostęp do gazu ziemnego. Natomiast jak to wygląda na przykładzie mojej rodzinnej gminy, która no, teoretycznie, jeżeli zobaczą Państwo jeszcze raz na tą mapę, większość województwa pomorskiego, przynajmniej ta część wschodnia, ma mieć dostęp do gazu ziemnego, natomiast stopień gazyfikacji gminy w przypadku gminy Kartuzy to jest tylko 13%, więc potencjał jakby zużycia gazu w Polsce nie tylko w kwestiach energetycznych, dużej energetyki będzie rósł, będzie stabilny, ale także w postaci no, choćby transformacji ciepłowniczej, domostw, gospodarstw domowych. No, te osoby, które będą rezygnować z opalania domów węglem, no, mają dwie możliwości, albo pompy ciepła, albo ogrzewanie gazowe. No i w wielu przypadkach, szczególnie tych domów nieocieplonych czy niedocieplonych, no to wielu zdecyduje się na gaz ziemny, więc to zużycie również będzie rosło. No, dziękuję Państwu, trochę przekroczyłem ten czas, który mi dali organizatorzy. Mam nadzieję, że nie obrażą się i nie będą źli na mnie. Natomiast temat jest dosyć rozbudowany, skomplikowany i trzeba było go trochę rozwinąć. Ja dziękuję Państwu za wysłuchanie, za uwagę. Dziękujemy Ci, Mariusz, za interesujący wykład. Tutaj na forum pojawiły się pewne dyskusje, które mówiły, że nie do końca jakby odnosimy się do tematu. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy na początku, temat był sformułowany nieco prowokacyjnie, koniec ery gazu, natomiast ja uważam, że w obrazie, który namalowałeś, posługując się tymi danymi statystycznymi, no, wynika odpowiedź na to pytanie, że to nie jest koniec ery gazu. Jedyne, co mógłbym powiedzieć, że to jest koniec ery gazu rosyjskiego dla Europy. To na pewno mógłbym powiedzieć. Zdecydowanie to... tak. No przede wszystkim ta prezentacja, tak jak powiedziałem na początku, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest koniec ery gazu, musimy najpierw zobaczyć, jakie są dane, jaka jest sytuacja w Europie. I rzeczywiście Europa jest zróżnicowana pod względem tego, jakie jest zużycie gazu, skąd sprowadzamy ten gaz, tak jak jesteśmy zróżnicowani też w poziomie gospodarczym, rozwoju gospodarczego. I o ile w Europie Zachodniej można widzieć pewne zmiany
które wynikają w głównej mierze z przestawiania się przemysłu i energetyki na inne źródła niż gazowe, to w Polsce to jest trend, który będzie odwrotny niż w Europie, czyli my będziemy odchodzić od węgla, ale nie mamy energetyki jądrowej jak Francuzi, nie mamy aż takich warunków i finansowych, i rozwojowych do rozwoju, choćby sieci. Widzimy, no nawet jeżeli mamy rozwój odnawialnych źródeł energii w postaci fotowoltaiki, to niestety sieci przesyłowe i dystrybucyjne nie nadążają za tym wzrostem, więc jakimś rozwiązaniem musimy mieć jakieś rozwiązanie konwencjonalne, a tym rozwiązaniem na dzisiaj jest po prostu tylko i wyłącznie gaz ziemny. Czy nam się to podoba, czy nie? No, pewną odpowiedzią na tą tezę, którą postawiliśmy w temacie tego webinarium, jest również to, że widać wyraźnie, gołym okiem widać, że jest, jeśli mówimy o końcu ery gazu, to na pewno nie jest to koniec ery gazu LNG, ponieważ no, widać wyraźnie odejście od tak zwanej rurki, a przejście na budowę infrastruktury, która pozwala ten gaz dosyć swobodniej przemieszczać w obrębie naszej kuli ziemskiej. Także no na pewno inwestycje, które są czynione, żeby osiągnąć takie zdolności, czyli transportować i regazyfikować gaz LNG, nie są robione po to, żeby za rok, dwa, trzy lub zrezygnować z tego surowca. No tak, no to tutaj jeżeli chodzi o rezygnację z gazu, na dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby gaz został wyparty. Choćby z tego względu, że rzeczywiście mamy tutaj głosy dotyczące odchodzenia od gazu, choćby w kwestiach ogrzewania domów, natomiast też chcę... No właśnie, Mariusz, a propos tego, bo pojawiło się pytanie dosyć konkretne, co z zakazem używania kotłów gazowych w budownictwie jednorodzinnym. No właśnie, do tego zmierzałem, bo pojawiają się, tak jak na początku powiedzieliśmy sobie, że gdzieś tam te emocje w mediach i w ogóle te tytuły clickbaitowe są niestety zmorą dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o przekaz informacji, to pojawiały się wiele takich tytułów dotyczących tego, że dyrektywa PDB, czyli dyrektywa, która dotyczy energochłonności budynków, czyli ta dyrektywa, która ma za zadanie mobilizować społeczeństwo i rządy do tego, aby wprowadziły do głównego tematu transformacji energetycznej ocieplenia, tak mówiąc w największym skrócie, ocieplenie budynków, efektywność energetyczną, że zostanie zakazana montaż, instalacja pieców gazowych, czy nawet w niektórych tytułach widziałem, że będziemy musieli zmieniać piece gazowe na jakieś inne źródła ogrzewania. To jest bzdura, to znaczy nic takiego nie ma miejsca. Rzeczywiście będzie sytuacja taka, że w 2040 roku nie będzie można kupić standardowego pieca gazowego, takiego, który dzisiaj znamy, czy pieców kondensacyjnych i tak dalej, natomiast będzie możliwość zainstalowania instalacji hybrydowych, czy to pomp ciepła gazowych, czy to instalacji gazowych wspieranych na przykład kolektorami słonecznymi. Gaz cały czas będzie dostępny do ogrzewania domów, natomiast będzie on zgodnie z tą terminologią unijną, nie będziemy mogli w taki sposób no, tylko instalować pieców gazowych. Natomiast piece gazowe w instalacjach hybrydowych jak najbardziej będzie można zainstalować. A nikt na pewno nie będzie nam przychodził i wyłączał obecnie funkcjonujących pieców. No to trochę uspokoiłeś tutaj nastroje. No my jesteśmy tutaj już po szeregu analiz, które no pokazują, że gazowe absorpcyjne pompy ciepła, no to są pompy ciepła i jak najbardziej będą dopuszczone. No i pewną kampanię informacyjną na ten temat będziemy prowadzili i prowadzimy. Jeszcze było jedno pytanie. Ile magazynów mamy na Ukrainie? Bo powiedziałeś, że tam mamy dosyć duże magazyny, którymi się wspieramy. Jakie to są duże magazyny i czy wojna jakoś nie zakłóca korzystania z tych magazynów? To znaczy tak, jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałem w danych, mamy polskie magazyny gazu, to jest 3,3 miliarda metrów sześciennych gazu i tych magazynów jest 9 w Polsce. No i te magazyny, jeżeli popatrzymy sobie na zużycie gazu w Polsce, starczyłyby nam przy okresie zimowym na około 2 miesiące, czyli niespełna 2 miesiące mielibyśmy możliwości korzystania tylko i wyłącznie z magazynów gazu. Natomiast jeżeli mówimy o Ukrainie, to Ukraina na dzień dzisiejszy ma
15 magazynów gazu i to są magazyny duże, bo łączna moc czy pojemność tych magazynów to jest ponad 32 miliardy metrów sześciennych. Ukraina przed wojną zużywała czy wykorzystywała około 22-25 miliardów metrów sześciennych gazu i więc jakby patrząc z perspektywy takiej biznesowej, Ukraińcy mogli zatłaczać magazyny gazu i właściwie tylko z nich skorzystać, nie musieli importować gazu. Rosjanie przez większość część wojny nie atakowali instalacji gazowych ukraińskich, dlatego że jest to głównie związane z tym, że wciąż obowiązuje umowa tranzytowa pomiędzy Gazpromem a Ukrainą. Uktrans gazem i tutaj wygląda sytuacja w ten sposób, że część odbiorców rosyjskiego gazu, tych dzisiejszych, czyli Węgry, Słowacja, w części Austria, to nie mają alternatywy sprowadzania gazu z innego kierunku. Węgry zmniejszyły zależność od gazu sprowadzanego przez terytorium Ukrainy, bo są podłączone do gazociągu tego Turkish Stream, czyli tego biegnącego przez Turcję, natomiast wciąż około 50% gazu konsumowanego przez Węgry musi być sprowadzone przez terytorium Ukrainy. No i teraz w ostatnich tygodniach Rosjanie rzeczywiście zaczęli coraz więcej atakować już nie tylko obiekty wytwarzania energii, czyli elektrownie, elektrociepłownie, ale także zwiększyli swoje ataki na obiekty Naftohazu, czyli tej spółki odpowiedzialnej za przesył i magazynowanie gazu. I prawdopodobnie jest to związane z tym, że Ukraińcy twierdzą, obecna umowa tranzytowa wygasa pod koniec tego roku, Ukraińcy twierdzą, że nie będą przedłużać tej umowy, że ta umowa zostanie wygaszona. Możliwe, że Rosjanie po prostu w ten sposób chcą Ukraińców zmusić do jakichś negocjacji albo zmiękczyć ich pozycję. Mówiąc tak trochę kolokwialnie, że jeżeli nie zgodzicie się na to, żebyśmy przesyłali gaz do tych naszych klientów, którym nie możemy dostarczyć gazu w inny sposób, to zniszczymy po prostu tą infrastrukturę, która służy wam do magazynowania gazu. To jest możliwe, że jest taki cel tego, bo pamiętajmy, te 27 miliardów metrów sześciennych gazu to są właśnie ci odbiorcy, którzy wciąż sprowadzają gaz z Rosji, czyli Węgry, Austria, Czechy, Słowacja, Serbia sprowadza gaz rosyjski. No jest kilka jeszcze państw, które w małych wolumenach ten gaz sprowadzają, więc te 28 miliardów wciąż do Europy płynie. Jasne, to bardzo ciekawe, co mówisz. Wiem, że bezpieczeństwo to jest również twój konik, na który bardzo chętnie publikujesz na tę tematykę. Proszę Państwa, jeszcze będzie jedno pytanie do eksperta, ale zanim je zadam, to teraz chciałbym zadać pytanie dla Państwa, dla chętnych. Trzy pierwsze osoby otrzymają nagrodę niespodziankę, kto pierwszy, ten lepszy. Pytanie będzie dość proste. Jakie było zużycie gazu w miliardach metrów sześciennych Polski w 2023 roku? Proszę bardzo, czas start. A do eksperta jeszcze ostatnie pytanie, które pojawiło się w naszym forum, to takie, jak możesz skomentować pewne pomysły, które mówią o tym, że będziemy gazyfikować węgiel, który mamy i ten gaz powstały z gazyfikowania tego węgla zatłaczać do naszej sieci gazowniczej. To znaczy rzeczywiście w pewnym momencie gdzieś pojawiały się głosy, nawet były rozmowy dosyć szeroko zakrojone z Japończykami odnośnie technologii gazyfikacji węgla. Japończycy dużą część energii elektrycznej czy gazu, wiemy, że to wyspa, i która nie ma swoich surowców naturalnych w takim stopniu, żeby zapewnić sobie samowystarczalność, więc oni bardzo mocno inwestowali w technologię gazyfikacji węgla. U nas był pomysł taki, aby to rzeczywiście robić, natomiast ten pomysł w zasadzie jest martwy. To znaczy dlaczego? Z kilku względów. Pierwsze to kwestia dostępności węgla w polskich kopalniach i polskie kopalnie ze względu na to, że przez lata były też niedoinwestowane, no bo wszyscy też mówimy o odejściu od węgla, więc trudno inwestować w coś, co będziemy zamykać w perspektywie 10, 15 czy 20 lat. Więc jakby ta dostępność węgla w Polsce jest, pomimo iż kiedyś byliśmy potentatem w wydobyciu węgla i eksporcie nawet węgla, to dzisiaj węgiel importujemy do Polski. Znaczy my już nie eksportujemy węgla za granicę, przynajmniej nie w takich ilościach, jesteśmy importerem netto, czyli więcej sprowadzamy niż eksportujemy.
to jest związane, drugi element jest związany z kosztami wydobycia, czyli koszty wydobycia węgla w Polsce są wyższe niż w kopalniach węgla na świecie, ponieważ u nas w głównej mierze węgiel, czy w 95% wydobywamy w sposób głębinowy, czyli u nas kopalnie trzeba budować szyby, trzeba budować kopalnie, tunele. Kopalnie w dużej części są jest niebezpieczeństwo wybuchu metanu, co powoduje, że koszty i ryzyko jest wyższe niż w stosunku na przykład do kopalni odkrywkowych, które są na przykład stosowane w Australii, czy w Afryce, czy w Kolumbii. Tam kopalnie są w sposób odkrywkowy, węgiel wydobywany i tam ta cena jest znacznie niższa. No i trzecia kwestia, która blokuje jakby rozwój gazyfikacji węgla, jest kwestia emisyjności. Emisyjności z jednej strony dwutlenku węgla, czyli wciąż spalamy paliwo kopalne, które emituje dwutlenek węgla, i to jeszcze przy procesie gazyfikacji, czyli sam proces gazyfikacji wytwarza dwutlenek węgla. Druga kwestia problematyczna z perspektywy gazyfikacji jest metan. Metan jest uznawany za gaz znacznie bardziej szkodliwy dla atmosfery, dla środowiska niż dwutlenek węgla. I generalnie polityka Unii Europejskiej klimatyczna poza tym najbardziej popularnym gazem cieplarnianym, jakim jest dwutlenek węgla, uderza również w szereg innych gazów cieplarnianych, które powodują zmiany w klimacie. I tym gazem, w który na przykład Unia Europejska też ma zamiar w najbliższym czasie uderzyć, to jest właśnie metan, czyli emisję metanu. Dobrze, Mariusz, musimy powoli kończyć. Ja bardzo Ci dziękuję. Pozwolę sobie na podsumowanie dosłownie jednym zdaniem tego, co powiedziałeś. Bardzo ciekawa prezentacja, która pokazała faktyczną sytuację, w jakiej się znajdujemy. Jedyne, co mógłbym powiedzieć jakby jednym zdaniem, że koniec ery gazu jest zdecydowanie przedwczesny, powiedział. Takiej tezy nie możemy postawić. My rzeczywiście możemy z tego gazu jakiś rezygnować, próbować oszczędzać, ale wszystkie prognozy pokazują, że zużycie tego gazu będzie rosło. Także na pewno nie będzie to rewolucja, czyli tak jak niektórzy te artykuły, które piszą, że koniec kotłów gazowych, koniec wszystkiego, nie będziemy korzystać z gazu, raczej będzie to swoista ewolucja i gaz będzie z nami jeszcze przez sporo, sporo długich lat. Ja jeszcze bym dodał to, że pamiętajmy właśnie, że każde państwo w Europie, czy w ogóle Europa jest, tak jak już wspomniałem, zróżnicowana. Na przykład w południowych państwach Europy nie ma praktycznie systemu ciepłowniczego, takiego systemowego. Nie ma ciepłowni, elektrociepłowni. Polski system ciepłowniczy jest jednym z największych, jest największym właściwie w Europie. Mamy ponad 400 ciepłowni, elektrociepłowni, które dzisiaj w większości opalane są węglem. Więc jeżeli mówimy o ciepłownictwie systemowym, to poza oczywiście pewnymi wyjątkami, gdzie będzie można stosować pompy ciepła przemysłowe, to będzie też zużycie gazu, będzie też gaz tym paliwem przejściowym. Zresztą mówi się, że gaz będzie paliwem przejściowym w transformacji i myślę, że za naszego życia ten gaz jeszcze wciąż będzie używany, tylko tak jak wspomniałeś, różnicą będzie to, że ten gaz nie będzie pochodził z Rosji, przynajmniej przez najbliższe 10-15 lat, ale będzie pochodził z innych kierunków. Jasne. Dobrze. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wytrwali do tego momentu. Mam nadzieję, że to było interesujące i wartościowe dla Państwa. Dziękuję za aktywność na czacie. Oczywiście zapraszam na nasze social media do obserwowania nas. Zapraszam do kontaktu z nami. Jeżeli tematyka pomp ciepła absorpcyjnych, pomp ciepła sprężarkowych Was interesuje, zwracajcie się do nas ze swoimi pomysłami i wspólnie razem będziemy to rozwiązywać. Zapraszam na nasze kolejne wydarzenia. Dziękuję bardzo, życzę udanego dnia, wszystkiego dobrego. I pamiętajcie, niech energia odnawialna będzie z Wami. Do widzenia. Dzięki, do widzenia. Dziękuję.